Ja chciałem powiedzieć takie dwie rzeczy, w sumie też świadectwo. Ale pierwszą rzecz, jaką chciałem wam powiedzieć, to o tym, że odejście z kościoła było błędem. W ogóle. Ja odszedłem z kościoła, bo usłyszałem głos mojej duszy. Bo taka jest prawda, bo to, co doświadczyłem na zewnątrz, to pokazało mi to po prostu, że to był błąd. Dlaczego? Bo ja zawsze wierzyłem w to, że Bóg mieszka we mnie i to, co się dzieje, jest związane tylko i wyłącznie ze mną, we mnie. Kiedy poszedłem do North Church, na przykład, do Kuby Kamińskiego, bo pomyślałem sobie tak i miałem w ogóle przekonanie, żeby tam pójść. Kiedy poszedłem tam do kościoła, to powiem wam szczerze, no uwielbienie, to jak w ogóle uwielbienie, jeżeli chodzi o samo uwielbienie, słowa tej piosenki, kiedy ja wszedłem w to uwielbienie, zacząłem śpiewać słowa piosenki Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty mnie wypełni, Duchu Święty, zrób to, tamto, to wydawało mi się, że czułem się bardzo niewygodnie i wydawało mi się, że ten Bóg jest w ogóle gdzieś tam, a ja jestem jakby gdzieś w drugim miejscu. I że, a tutaj jest w ogóle inaczej. Kiedy wszedłem do tego kościoła, powiem wam szczerze, to nawet jeśli nie miałem tak bardzo mocno jakby tego fundamentu jeszcze w sobie, nie ustabilizowałem się w tym fundamencie, to jednak to namaszczenie z tego kościoła tak na mnie działało, że czułem się niewygodnie w niektórych miejscach. Kiedy wszedłem, pastor coś zaczął głosić, mówię, Boże, co tu się dzieje, nie? I bardzo mocno jestem wyczulony na taką jakby religię, takie jakby, jak taką niedoskonałość. I przyszedł taki czas, że mieszkałem u pewnego człowieka, nie będę mówić zmiany nazwiska, jak to ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Aczkolwiek, bo ja wierzę w takiego Boga, który Bóg jest stały, Bóg jest logiczny. Tak samo Artur mówi, że Bóg też jest logiczny. A niektórzy w to nie wierzą. I jak ja na przykład przebywałem z tymi ludźmi, to tam co chwilę Pan im coś mówi na przykład, nie? Mieli takie akcje, że co chwilę Pan im coś mówi. Na przykład mieliśmy do ogarnięcia, bo ja chciałem coś zbudować bardzo wychodząc stąd. Ja chciałem w ogóle zbudować, miałem takie przeświadczenie w środku, że chciałem zbudować taką grupę ewangelistów i po prostu, żeby głosić Ewangelię, żeby ta chwała Boża była manifestowana. No chciałem po prostu robić balety na ulicach. Coś w tym stylu, prawda? No i słuchajcie, i był taki moment, że planowaliśmy różne rzeczy. Planowaliśmy jedną rzecz, ja przyjeżdżałem na ewangelizację, a tu nagle zmiana. Bo Pan mówi teraz co innego, nie? Słuchajcie, i ja po prostu, ja musiałem to doświadczyć, wiecie, ja wyszedłem stąd i ja musiałem doświadczyć tamto, znaczy mogłem nie wychodzić, ale jak wyszedłem, to doświadczyłem po prostu coś nie tak. To było dla mnie takie, kurczę, takie niestabilne, tam nie było po prostu jakiegoś fundamentu, tam nie było czegoś, czego można się chwycić, tylko po prostu idziesz do celu i nagle Pan mówi ci, że musisz iść tędy, ale jednak przecież no, umawialiśmy się inaczej. Wiecie, o co chodzi? I takie rzeczy. Druga sprawa, także też przepraszam, a z drugiej strony no cieszę się, że tu wróciłem. Ja dziękuję Bogu za to, że jestem w takim kościele, gdzie nie ma kompromisu. Jest prawda i ta prawda jest jedna. Nie ma wielu prawd. Jest jedna i koniec. Tak samo jak z tym uwielbieniem jeszcze dodam, Bóg jest we mnie i wszystko, co się dzieje, Bóg podnosi moje życie. Ja nie muszę prosić Boga o mądrość, ja Mu dziękuję. Rozumiecie, ludzie proszą Boga o mądrość, mówią, Boże, daj mi więcej mądrości. Ja mówię, dziękuję Ci, Boże, że mam to, dziękuję Ci za to, że mam tą mądrość. Dziękuję Ci za mądrość, dziękuję Ci, że ja wiem, jak działać. Dziękuję Ci, że ja wiem, że mam w ogóle myśli z nieba. A nie, Boże, daj, przecież ja mam, to wszystko jest we mnie. I słuchajcie, no dobra, to już ten temat zakończę. Drugi właśnie, chciałem powiedzieć jeszcze jedno świadectwo na temat zdobywania bogactwa w ogóle, bo Artur ma fajne nauczanie na temat pieniędzy. W ogóle to jest petarda, powiem wam szczerze, to co się tam dzieje. W tym nauczaniu padają słowa, że człowiek przed nowym narodzeniem tak naprawdę nie, no, znaczy do człowieka nie należy nic. On nie ma nic. Wszystko należy do Boga. Pańska jest ziemia i to, co je napełnia. Czyli jakby wszystko. Ja w ogóle zrozumiałem w tych fundamentach, że nawet serce nie jest moje. Także ta świadomość we mnie, ona powoduje, że ja nie choruję. Tylko Bóg, jak ja wiem, że to nie jest moje serce, to ja wiem, że Bóg zatroszczy się o to, żeby ono było zawsze zdrowe, słuchajcie. I to też w kwestii pieniędzy, w kwestii pracy. Ja przestałem się modlić o robotę.
Ja w ogóle się nie modlę o to, żeby Boże, daj mi jakąś pracę, Boże, daj mi 7 tysięcy. Nie, ja mówię, 7 tysięcy będę miał. Idę, dzwonię i dzwoniłem, słuchajcie, mnie to tak bardzo wszystko szybko działa, nie? Znalezieniem pracy było tak. Ja się w ogóle nie modliłem, mówiłem, będę zarabiał tyle i tyle, bo to jest moje. I w ogóle to jest ciekawe, że zadzwoniłem do szefa, on się w ogóle zgodził, zacząłem tam pracować u niego od jednej stawki i kiedy zacząłem, w ogóle ja chyba 20 razy przesłuchałem te fundamenty, otoczyłem je wiarą, w ogóle mówię, że tak jest, nie inaczej. Podszedłem do szefa w ogóle po 2-3 tygodniach i mówię, chcę podwyżkę, szefie, nie? I dał mi od razu. Wiecie, i dał mi od razu i to jest fajne, że w ogóle jakby po nowym narodzeniu, kiedy ja się złączyłem z Bogiem, to tak naprawdę wszystko do mnie należy. Wszystko do mnie należy, bo Jahwe mieszka we mnie. I ja, nie, ja wiecie, ja się już nie modlę, przestałem się modlić. Artur też mówi, że od poniedziałku ludzie nie potrafią czegoś, na przykład dasz komuś coś, chce się czymś zająć człowiek i on się zajmuje tylko 20 minut, tak samo jak było z tymi telefonami, tak? On dzwonił, 20 telefonów wykonał, nie? A dlaczego nie 200 na przykład, tak? Jak jest z tym fundamentem? Dlaczego nie 300? Dlaczego nie 400? Dlaczego? Bo się modliłem. No to się nie módl, chłopie, tylko zacznij działać. Ja w ogóle to tak mocno zrozumiałem, słuchajcie, że to w ogóle w każdej dziedzinie życia, nie? Wszystko do ciebie należy. O nic się nie musisz modlić. Bierz to po prostu, wyrwij diabłu z mordy bogactwo, które należy do ciebie. Amen.